Okej, okay, jesteśmy. Nie wiem, w którym momencie nas rozłączyło, ale w każdym razie chodzi mi o to, żeby właśnie zaimplementować więcej takich niestandardowych, powiedzmy, eventów typu, że przerwali nasze rozgrywki ligowe z jakiegoś tam powodu, nie wiem, właśnie. Chociażby we Francji mogłyby być jakieś ataki terrorystyczne, czy właśnie wybuch wojny, tak jak wspomniałem, na Ukrainie, pomiędzy Ukrainą a Rosją, czy gdziekolwiek indziej. I żebyśmy dostali taką informację w skrzynce odbiorczej, że w jakimś kraju coś tam się dzieje. I nie wiem, przerywają tam, tam miga mi jakiś kursor. Nie wiem, czy to na pewno to widzicie. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Chociaż mogę na pewno jakoś temu zaradzić zaraz. Już powinno być ok. Może by zdarzały się właśnie takie wydarzenia losowe. I tak samo na przykład, żeby były jakieś zamieszki na stadionie i okazuje się, że nagle mamy jakieś minusowe punkty albo kary finansowe. Żeby coś się działo dodatkowo, a nie tak jak jest teraz, czyli nic. Albo że nie wiem, jakiś sędzia został przekupiony, jakaś afera gdzieś wybuchła. No przecież takie rzeczy się. Piotr Mandrysz, menedżerem roku. Okej. Żeby takie rzeczy się działy. Termonika była bodajże trzecia w ostatnim sezonie. Czwarta. No też mogą być takie drobne smaczki, o jakich piszesz. No, ale też mogłyby występować w taką większą skalę, żebyśmy dostawali te informacje w skrzynce odbiorczej, że coś ciekawego dzieje na świecie. Że moglibyśmy potem napisać na forum, że taka i taka rzecz nam się stała. Wow. I ludzie piszą, jak to się stało. Super sprawa, mi się nigdy czegoś takiego nie udało w FM-ie zobaczyć. U mnie z kolei, bla bla bla, coś takiego się stało. Nie ma wojny z Hiszpanią, tylko po prostu oni się odłączyli od Hiszpanii, z tego co mi się wydaje, bądź nie. Oni teraz są zależni, podejrze. Chociaż nie, dobra, nie chcę się kompromitować, ale wydaje mi się, że z Wielką Brytanią teraz jakoś są związani bardziej. Będziemy mogli to sprawdzić zaraz. Co z tymi graczami, które skautowałem? Rybus nie. Temat rybusa jest już skończony. Miałem tam dwóch grajków, czy znaczy nawet pięciu chyba, których skautowałem. No, ten się nie nadaje. No, do środkowania 4 nie nada się. Będzie dość szybki, ale nic więcej. Ten? Ten może będzie jeszcze ok. Także jego jeszcze poobserwujemy jakiś czas. 2 tygodnie. No zobaczę z tym Gibraltarem, bo to jest brytyjskie terytorium, tak jak mówiłem, zamorskie.
Ale pewnie Hiszpania ma jakieś roszczenia wobec tego, tak mi się wydaje przynajmniej. Pamiętam, że jak było to głosowanie o Brexicie, to właśnie tam też były zliczane głosy, co mnie zdziwiło. I poczytałem o tym i się okazało, że oni też jakby należą do tej Wielkiej Brytanii. I też decydowali o tym Brexicie. Także ciekawych rzeczy można się czasem dowiedzieć przypadkowo. Zagrali te 45 minut wszyscy i niezłą kondycję mają dzięki temu. Czerwiński czy Kożuch? Kożuch. Małą podpowiedź przez to, że wystawiłem już większość zawodników w Pucharze Polski, tych, którzy tacy nie są jeszcze na tyle dobrzy na pierwszy skład, ale Barkowicz na pewno nie zagra, to jakiegoś rezerwowego napastnika potrzebuję. Chyba mam jednego. Dwóch innych ma kontuzję, więc nie ma innej alternatywy. A tamtego Polczaka wywaliłem. Także Peszek. A, tutaj 12 miejsce może być dla tego pana. I tak go nie wpuszcza. Coś się znowu dzieje? U mnie na podglądzie jest ok, także padł stream na chwilę, ale już jesteśmy na nowo. Chyba. Także mam nadzieję, że wszystko się poprawi zaraz, Pablo. Nawet dużo nas jest, a druga 20. Także może pociągniemy to dłużej. Przynajmniej dłużej niż zazwyczaj. Skoro nie macie co robić o tej porze. Też dużo przyjemniej się streamuje, jak faktycznie coś tam się dzieje na czacie. Gramy u siebie, to kontrola. Holacher w końcu może się popisać. A tutaj chyba na kluczowych już polecimy, bo nie ma co tracić czasu. No zawsze kilka chwil szybciej to minie. Wiem, że to jest jakaś mimo wszystko alternatywa w stosunku do tego ekranu symulowania, ale też chciałbym jak najszybciej, żeby minął ten okres przygotowawczy, żebyśmy zaczęli ligę. Też na wynikach nie do końca mi zależy. Ważne, żeby taktykę łapali. Wiem, że taktyka póki co działa, więc i tak nie będę jej zmieniał. Dlatego, że w sparingach coś tam nie pykło. A wyświetla ci, że kibice są faktycznie na boisku. Ewentualnie jeszcze może być to sprawka ustawień. Mecz, kibice i krzesełka. Ach, jeżeli krzesełka w liczni, to nie wiem. Chyba kiedyś czytałem o takim problemie. Już nie pamiętam, musiałbyś w Google sobie coś podobnego wyszukać, bo na pewno ktoś o to pytał kiedyś.
No to jeżeli grasz Bayernem, to na pewno jakiś tam błąd. Także polecam wygooglować sobie. Bo pamiętam, że kiedyś ktoś o to pytał. No i też właśnie brakuje mi jakiejś tam oparcie na te trybuny. Niebieski chłopak, czerwony i czarny. I stewardzi. Stadiony też wyglądają wszystkie tak samo. Przecież jak pojedziecie sobie na wszystkie stadiony okręgówki, to każdy będzie wyglądał inaczej. Jakieś tam indywidualne elementy, które wyróżnią jeden od drugiego. Takiego różnego jeszcze chyba nie widziałem. Piękny strzał Kłodzińskiego. Niestety obok bramki. Pociągną, nie wiem, do 70 minuty ich zostawię. Oni mają wysokie ogranie stosunkowo, więc mogą troszkę pograć. Ważne, żeby kontuzji nie złapali. Na tym najbardziej zależy, ale mimo wszystko chciałbym, żeby jak najdłużej byli na boisku. Szybciej ich ściągnę, tak w 60, żeby też tamtym troszeczkę dać czasu na pokazanie się. Też nie jestem jakimś guru, jeżeli chodzi o FMA, także nie ma co się uczyć okresu, jak prowadzić okres przygotowawczy, bo w Polsce niezbyt często gram i w innych ligach nie ma czegoś takiego jak taka długa przerwa między... O, tutaj piękna sytuacja. Nie ma czegoś takiego jak 2-3 miesięczna przerwa między rundami. Także też nie wiem do końca, czy dobrze robię, że tak prowadzę ten zespół. No ale sezon temu było tak samo. Nie łamali się w trakcie rundy. Także teraz zmienię całą jedenastkę i chyba też dałem polecenie indywidualne jeszcze przed sezonem. Tak, z tego co widzę, tak tutaj po tych kółeczkach to widać. To przytuli nie dałem. Ale to można ogarnąć szybko. Ale reszta ma, oprócz Pawlika, bo on też to jest głęboka rezerwa. Ale on w sumie może grać na wysuniętym napastniku. Jeszcze przytula. To właściwie też jest rozgrywający, ale damy go na pomocnika, na wsparciu. Takie coś. Oj, też przydałaby się opcja, żeby prowadzić, przepraszam, grupowe rozmowy motywacyjne, jeżeli chodzi o rezerwowych. Grając sparingi, to nie chce się prowadzić 11 indywidualnych rozmów motywacyjnych. Przynajmniej mi się nie chce. Może wam się chce.
fajnie by było, jakby była taka opcja przynajmniej. No, w tym meczu mamy wyraźne posiadanie, wyraźną przewagę w posiadaniu piłki i celności podań, co mi się podoba, ale z drugiej strony mamy dużo mniej strzałów, prawie dwukrotnie mniej, co jest niepokojące. Celność dośrodkowań również na mizernym poziomie 8%. Nie wydaje mi się, żeby to wzrosło, z racji tego, że wprowadziłem rezerwowych. Może ich zmotywuję troszeczkę. Skupili się, albo uspokojeni. Bo są sfrustrowani z jakiegoś powodu. Pociągniemy jeszcze, nie wiem, ten jeden sparing na pewno skończymy i chyba zagramy jeszcze ze dwa, może trzy, ale do rozgrywek ligowych na pewno nie dojdziemy, to będzie już jutro, pojutrze, prawdopodobnie jutro. Znaczy wiem, że taka opcja istnieje, Pablo. Ale mimo wszystko ja wolę mieć na tym kontrolę, bo czasem asystent jakieś tam nie wprowadzi tych zawodników, których ja chcę. A mimo wszystko pierwszy zespół, z gry pierwszego zespołu to ja jestem rozliczany, także jemu zostawiam najczęściej ten zespół juniorski i rezerwy i niech on już tam się popisuje swoimi zdolnościami właśnie w tych mniej ważnych zespołach. A grając tym poza streamami na kluczowych tych powtórkach, to jakoś długo nie zabiera czasu, więc ligowe zawsze gram na rozszerzonych. Także zawsze to zajmuje dużo dłużej czasu, znaczy dużo, parę minut dłużej. Na kluczowych to parę powtórek właściwie. Zwyczaj tylko gole. Teraz to zajmuje dłużej, bo jeszcze pamięć jest pobierana przez program streamujący, także na pewno jakoś tam do kilkukrotnie dłużej trwa. Tak mecze myślę, że dwukrotnie dłużej trwają. W sensie mielenie pomiędzy powtórką a powtórką. Też speeder nie pomaga w tym. Też sprawdzałem. Tylko powtórki oczywiście są przyspieszone, ale czas ładowania, znaczy nie ładowanie się, przemijający czas meczu jest taki sam. No i chyba tak jest w Wiecu. Ustalamy niby tę taktykę, ale on chyba robi mniej więcej to, co on uważa za słuszne. Opieprzymy tych, co się obijają na treningach. Ohoho. Chyba niedawno go chwaliłem. To jest nasz rezerwowy, także też go ostrzeżymy. Też w tych klubach amatorskich jest słabe to, że nie można dać kary finansowej zawodnikowi. Dlaczego? Bo mu nie płacimy. Także można go tylko skrytykować. On ma to w dupie.
ten się rozwija, to dobrze. To jest nasz rezerwowy. Złota piłka, oczywiście Messi, piłkarz roku Messi. 11 kolejki to roku Courtois. Taka mała niespodzianka, Zabaleta. Laporte. Lewandowski, oczywiście polski piłkarz roku od kilku lat. I to się nie zmieni, aż będzie miał 30 parę. Zazwyczaj tak jest. No a to też zależy od, jak będą kontuzjowani Messi i Ronaldo, to tam ktoś ewentualnie się wybije. Ale to dużo szczęścia musi mieć. Albo musisz prowadzić jakiś topowy klub, żeby kto inny się wybił. Tak nie zapomnę, jak ktoś tam w rozgrywce mistrzów Mahdiego prowadził Real Madryt i u niego złotą piłkę zdobył Carvajal. Chyba było, nie wiem, czy w pierwszym, ale chyba w drugim sezonie. Machiński chce grać, no nie zagrasz, chłopie. Da mu zagrać. On jest rezerwowy, więc w sumie jeszcze jako tako nadaje się do gry. No to też jest bardzo ważne, bo w niegrywalnych ligach, mimo że oni coś tam grają, to nie rozwijają się tak samo szybko jak zespoły w grywalnych ligach. Także to ma też duży wpływ. Jakbym sobie wgrał samą polską ligę, to po tych, nie wiem, może 100-200 latach, to ona byłaby w top 3, top 5 może. Nawet bez naszej ingerencji. Prognozuję. Bo nasze kluby rozwijałyby się dużo szybciej. A kraje zagraniczne byłyby w stagnacji. Ludzie powoli uciekają. No ale i tak jak na drugą 40 jest was dużo. Przynajmniej jak na moje warunki. Jeszcze dzięki Pablo za follow'a, dopiero teraz zauważyłem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tam zobaczymy na przyszłych streamach. Chciałem powiedzieć streamach, potem pomyślałem w strumieniach i wyszło. Wyszło co wyszło. Ale postaram się być jutro. Umilić wam jakoś tam czas. Też nie wiem, znacie jakieś możliwości promocji tego strumienia w innych częściach internetów, żeby było nas więcej ewentualnie, żeby móc podyskutować na czacie,
pospierać się w jakichś tam sprawach różnych, jeśli chodzi o nie tylko FM, ale też jakąś piłkę, czy coś, ten deseń. Też fajnie byłoby, jakby ten kanał się w miarę rozwijał i rósł z biegiem czasu. Chociaż nie mam do końca pomysłu, w jakim kierunku mógłbym to robić. Dodałem też te opcje dodawania tych strun do archiwum na YouTube, ale to zanim się zacznie rozwijać, to minie pewien czas. Ale mam nadzieję, że da jakieś tam skutki. To może chociaż powiedzieć, skąd przyszedłeś, skąd się dowiedziałeś o streamie, czy jesteś z Twitcha, YouTube'a, Facebooka, jeszcze na CMREF dodałem linka. Bo Wiecu, z tego co wiem, jest z Twitcha, bo na każdym, znaczy na każdym, na wielu strumieniach już cię widziałem, więc... O, to ciekawe. Sysol mówił, że z CMRF to tylko ja przychodzę, także miło słyszeć, że ktoś jeszcze tam zagląda na różne tematy. To Wiecu to akurat mogłoby przejść, jeśli chodzi o target dziewczyny w wieku 12-18, może by był zainteresowany. Jeszcze jakby były zainteresowane tematem sportu, to jeszcze większy plusik. No, jak tam zobaczysz, to tam nie tylko ja się reklamowałem, ale też Szkol i Sysol, wcześniej Cichy. No, ale nikt więcej raczej z naszej strony. A tak, 12, no, tak mi się powiedziało. Chodzi o takie osoby, które potrafią sklecić jakieś zdanie na czacie. No ale wiadomo, pomarzyć można. Jakby chociaż jedna się znalazła, to byłbym bardzo zdziwiony, ale uradowany. Nie, żebym nie doceniał was, ale to byłby jakiś ewenement. Nie, że Pablo, dużo się o tym mówi, ale mi się wydaje, że się prześlizgną. Jestem pierwszą osobą, która... pierwszym antyfanem Legii, właściwie Legway, jak ja to mówię zawsze o nich, przyfarcili ostro, jeżeli chodzi o drugą rundę, trzecią rundę i teraz czwartą. I myślę, że nie ma szans, żeby takiej okazji nie wykorzystali, niby pokonali to Batę, ale jak się potem obejrzy, znaczy... Jest powtórka tego meczu w internecie, no, można sobie zobaczyć. Batę zagrało na półgwizdkę. Takie totalne błędy w obronie przy pierwszej i drugiej bramce. Trzecia była konsekwencją tego, że się totalnie otworzyli i padła bramka tam w 90 chyba minucie już z takiej totalnej kontry. Także jeśli nie zlekceważą tego rywala, to powinni spokojnie przejść. Ku mojemu zniesmaczeniu oczywiście, bo jak ktoś ogląda Ekstraklasę, to wie o co mi chodzi. Jest coś takiego jak bezbłędna tabela na różnych portalach sportowych w Polsce, na których Legia zawsze ma dodane kilka punktów od sędziów.
Każdy to wie, każdy o tym mówi, każdy prócz telewizyjnych ekspertów, którzy próbują nas uświadczyć przekonaniu, że Legia gra najlepszą piłkę w Polsce, co jest oczywiście brednią. Oczywiście, jakby nas miał reprezentować Piast w tych eliminacjach, to pewnie by poległ z tym Trenczynem, jeśli nie wcześniej, ale to, co w lidze czasami odprzała Legia, to jak ja bym był ich kibicem, to bym się wstydził. A oni tylko wywyższają się nad kibicami innych zespołów. Oczywiście nie wszyscy. To się nie tyczy każdego kibica, ale są takie jednostki, które czują się lepszym, bo kibicują Ległej. To jest zdanie Cypuli z Krakowa, oczywiście, która ma ból dupy, bo od 2012 roku jego klub przestał dominować w krajowej piłce. A tutaj już nie dopada Allegrowicz. Ale tak to wygląda z drugiej strony barykady. Gramy tak samo, czyli 60 minut, 1:32. No, ale ja się tam nie boję mówić to co uważam. Jesteśmy w internetach, także każdy może wyrażać swoją opinię. To nie jest My Football Manager, że wam wsadzę bana, dlatego że mi napiszecie, że Legła mistrz, mistrz, mistrz. Także jak chcecie, możecie wyrażać własną opinię, ja się z nią zapoznam. Najwyżej się z nią nie zgodzę i tyle. Ale ustawienie defensywne. Już tam widzę kątem oka, że ktoś tam obraża mój klub, ale jeszcze ustawię te rzeczy i już czytam, co tam się dzieje. W ogóle oglądaliście derby krakowskie? No też, nie wiem, czy 3/4 przyśpiewek Krakowi to było najeżdżanie na Wisłę. Jak się tak przysłuchało, co oni tam wyśpiewują. To wszystko oczywiście w cudzysłowie. Zamiast dopingować swoich, to najeżdżają na drugą stronę. Właściwie to działa w obie strony. Tak ładny świr, tylko co ty byś zrobił, jakby w ciebie tam kibice pięknego Lwika rzucali jakimiś tam przedmiotami, wyzywali w trakcie meczu? No, można się denerwować, on wiadomo jest bardziej podatny na takie zaczepki. Pamiętamy przecież te wszystkie jego akcje, ale no.
strzelił po tym gole zamykającym usta. A ty skąd jesteś, Pablo? Komu kibicujesz, że nas nie lubisz? Z jakiego powodu? To też ważne. Znowu zaczął swędzić mnie nos. Także będę musiał się drapać co chwilę. Kolejna akcja naszego zespołu, ale Fornalik dwukrotnie chyba uderza w słupek. O, tak. Oczywiście oglądałem. No, widowisko dobre, ale niekoniecznie dla nas. Wielokrotnie już wyklinaliśmy naszych zawodników. Co prawda nie grał pierwszy skład, ale zapierdolił Fornalik w wolę chyba z 10 metra mniej więcej. Prowadziliście już 2-1. My doprowadziliśmy do 3-2. Potem bramka na 3-3. No i ta czerwona kartka. Mam koleżankę z Sosnowca, także nie będę się nabijał z tej miejscowości. Ale w sumie sam klub jakoś mi jest obojętny. Pamiętam, że kiedyś graliśmy na tym waszym stadionie. Jeśli to przepamiętam, jak był remont u nas. Legii też był dobry mecz. Zwłaszcza, że kibiców Górnika się dużo zebrało. Oni tam, wiadomo, pierwsza liga to dużo mniejszy hype jest, jak grasz, nie wiem, z Chojniczanką Chojnice czy Stalą Mielec, a co innego jak raz na rok w tym jednym sezonie przyjeżdża ci mistrz kraju. Także zmobilizowali się ten raz w sezonie. Nie wiem, kogo tam wylosowali w następnej rundzie. Zaraz mogę sprawdzić. Kogo tam mają w drabince? Wigry Suwałki, no to na Wigry przyjdzie tam z 2000 osób, 3 może. Na Legię przyszło przecież 16. Mają stadion na 25 tysięcy, 30 jak skończą przebudowę. Później to Górnik dał z siebie wszystko, zdobył dwie bramki po stałych fragmentach. A też nie wiadomo, czy w ogóle mecz będzie w Zabrzu, czy w Suwałkach, bo to przecież jest ta sama liga, więc będzie to losowanie, kto będzie gospodarzem tego meczu, bo w 1/8 jeszcze decyduje o tym jeden mecz. Dopiero wtedy, kiedy jest różnica klas rozgrywkowych, to decyduje. Ojej, co to się... Czy to troll? Bo nie wprowadzałem czegoś takiego jak cenzura. Newcastle ma bardzo ładny stadion, jeżeli wspominasz o tym klubie. Bardzo mi się podoba ta trybuna. Ta większa, jak się konkretnie nazywa. Architektonicznie ładnie wygląda. A sam klub też należy do tych, które bardziej lubię niż nie lubię. Zapomniałem zmianę zrobić. Nikt tu nie krzyczy.
jeszcze oleję te rozmowy i już. Tak, no to nie jest jakaś największa miejscowość, prawda? W Anglii, także na pewno lepiej się utożsamiają z tym klubem. Tak samo jest, nie wiem, w Hiszpanii, jak masz takie miejsce, to mniejsze miejscowości. Tam, nie wiem, pamiętam Eibar bodajże. Też jest taka malutka miejscowość. Mają klub w najwyższej klasie rozgrywkowej też. Cała miejscowość żyje tym jednym klubem. No w Kolonii jest przede wszystkim to FC Köln i pewnie długo, długo nic. Ja mieszkałem 3 lata w Belgii, w Brukseli dokładnie. Dokładnie w tym samym roku, co Wisła grała w eliminacjach przeciwko Anderlechtowi. I też byłem taki rozdarty troszeczkę, bo z jednej strony, jako że mieszkałem w Brukseli, kibicowałem Anderlechtowi, a z drugiej strony przecież jestem z Krakowa, no to ale mimo wszystko Wisła była w moim sercu. I przegrałem wtedy ten dwumecz. Ale też Belgia to nie jest jakiś super kibicowski kraj, więc totalnie się nie czuło. Tam w Brukseli był jeszcze ten Molenbeek, ale oni już nie są w najwyższej klasie rozgrywkowej. Także tam żadnych derbów nie było. Zresztą też byłem w takim wieku, że wszyscy kibicowali tym największym klubom angielskim, hiszpańskim. Ja tam do tych czasów, powiedzmy, do 16 roku życia byłem za Manchesterem United. Pamiętam jak... Aha. Dobra, to już nie chcę tego psuć. Pamiętam, że mając tam 6-7 lat, w moje łapki trafiła książka o futbolu. To był 2000 rok, tak? I tam była właśnie ilustracja z triumfatorami Ligi Mistrzów. Wtedy to był Manchester United. No i tam poczytałem o nich, dopiero składałem zdania, ale cieszyłem się, że umiem czytać. I od tamtej pory kibicowałem temu klubowi. I do dzisiaj zresztą mam do niego sympatię. Już nie śledzę ich meczów oczywiście, ale mimo wszystko sympatia pozostała. Ale teraz to już tak totalnie obrzydł mi ten futbol na najwyższym poziomie, te wszystkie sumy, które wydają na tych najlepszych zawodników. Aż boli, że tyle zarabiają, wydają na transfery, na wszystko, na promocje, na... U nas to wygląda na takim mizernym poziomie, porównując to. Gonimy, ale... Ale chyba nigdy nie dogonimy. Fajnie byłoby, gdybyśmy chociaż doskoczyli do takiego poziomu, jak nie wiem, Rosja czy Turcja. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby skupować taki i wydawać 3 razy tyle na pensję, tak jak nie wiem, to robili Turcy przy Sneijderze czy Hulku w przypadku Zenitu, ale żeby poziom był taki jak, no, czy bardziej Holandia. Byśmy stawiali na tych swoich, szkolili i sprzedawali do lig top 5 typu Francja, Anglia, Hiszpania, Włochy. Tak jak teraz, tylko że na większą skalę oczywiście. Tak, przychodzi taka oferta do Kapustki i cieszymy się jak głupi, że chłopak poszedł za 5 milionów. A do takiego Leicester to wcale nie są duże kwoty.
Naprawdę myślisz, że to sprawi, że coś się ruszy? Gdyby tak było, to te wszystkie inne kluby, które kwalifikowały się wcześniej, już wcześniej by ten progres zrobiły. Także na pewno będą na odrobinę wyższym poziomie niż reszta klubów, jeśli chodzi o finanse, ale poziom wcale nie będzie przez to jakiś szczególnie wyższy. Przecież każdy klub, który się kwalifikuje, dostaje taką samą ilość pieniędzy. Także ten, nie wiem, APOEL, który wcześniej się kwalifikował, nie wiem, te wszystkie Slavie Praga, Sparty Praga, Wiktoria Pilsno, przecież też była, Maribor, Ludogorets, one przecież też dostały te 10 milionów euro. I gdzie teraz są? W FM to oczywiście łatwo jest robić, bo ty lepiej wykorzystasz te 10 milionów niż faktycznie by to miało miejsce. O dziwo, ludzie przychodzą. Jeszcze niedawno było 7 osób, teraz jest 9. Także witam serdecznie nowych przybyszy. Gadamy o Lidze Mistrzów. Jakby ktoś się nie zorientował, oczywiście. Oczywiście, że lepiej mieć, tylko też gadanie o tym, że Legia po tym jednym awansie zdominuje ligę na 10-15 lat, to też jest za bardzo górnolotne. Ja sam zresztą prowadząc mój klub w FM-ie, awansując do Ligi Mistrzów, i potem grając jeszcze w Lidze Europy, dochodząc do 1/8, nie udało mi się zdominować na tyle ligi. W sensie równolegle grałem ligę i nie udało mi się jej wygrać, bo miałem zbyt wąską ławkę. Bo na pewno kasa wyląduje w klubie. Lepsze jest to, niż gdyby miała wylądować w klubie, nie wiem, właśnie z Irlandii, czy nie wiem, Bułgarii, czy Czechach. Ale nie sprawi to, że nagle przez rok poziom jakoś drastycznie skoczy i staniemy się kolejną potęgą piłkarską, ani nawet średniakiem. Tylko dalej będziemy w tych niższych traktowani jako słabiaki. I będą nas lekceważyć. Przeciwnić tych lig top 5, top 10. No, sprzedali tego kapustkę, czyli stracili zawodnika. Bardzo dobrego zawodnika, a sprowadzą za niego słabszego. A część kasy pewnie i tak ulotni się w niewiadome strony, tam do prezesów, działaczy i innych. Także tylko część kasy zostanie zainwestowana. Moim zdaniem zrobili idealne posunięcie, bo sprzedali go w momencie, gdy jego cena chyba nie mogła być już wyższa. Bo grając w takiej Krakowi już nie miałby szans na podwyższenie swojej wartości.
w idealnym wieku, żeby się dalej rozwijać w lepszym klubie. Wątpię, żeby w tym Leicester faktycznie się pokazał. Znaczy, zobaczymy, jak to będzie. Ja nie chcę też robić z jakiegoś proroka, ale wątpię, żeby on tam grał w tym Leicester. Nie wiem, jaki byłby na niego lepszy kierunek, ale mimo wszystko jakieś Niemcy może. Co to za Wolski? Maciej. Duda trafił do Herty Berlin. Też za jakieś 5 milionów, tylko troszeczkę mniej z tego, co kojarzę. No i tam pewnie będzie grał. Bo on mimo wszystko już był na tym, powiedzmy, troszeczkę wyższym poziomie od Kapustki, jeżeli chodzi o umiejętności. Oczywiście potencjał mniejszy, jako że jest starszy, ale Legia mimo wszystko straciła na tym, że nie sprzedała go sezon wcześniej, kiedy był w top formie. Mogli na pewno za niego wyciągnąć te 7 milionów, kiedy ciągnął ich grę. Napastnika nie mam. Bakowicz, wchodzisz. No ale teraz też to jest Słowak, także po jego odejściu z Legii to właściwie co kogo to obchodzi, co się z nim będzie działo. Można czasem spojrzeć, ale niech się Słowacy martwią. Moim zdaniem najlepszy właśnie kierunek jest właśnie dla polskich, znaczy właściwie zawodników z ekstraklasy pójść do Niemiec, to jest dla nich dobry egzamin. Jak się sprawdzisz, to się sprawdzisz we wszystkich innych ligach, a mimo wszystko jest blisko do Polski, więc poziom oczywiście drastycznie inny. Takiemu Lewandowskiego oczywiście to jest skrajny przykład, ale nie wiem. Są też inni, którym się udało, typu Gikiewicz. On jakoś tam super się nie wyróżniał w naszej lidze, a radzi sobie tam dobrze. A tacy zawodnicy typu, nie wiem, ale mi swędzi ten nos. Przepraszam was bardzo. Typu Ćwieląg, który poszedł tam do drugiej Bundesligi. No chyba kariery tam nie zrobił, skoro wrócił do Wisły Płock. No i takich zawodników oczywiście jest więcej, typu, nie wiem, Kosecki też tam gra w tej drugiej lidze, Sobota. Takich transferów było masa przecież. Kaiserslautern, Borysiuk grał. Jeszcze wcześniej, jakiś tam Kosowski, pamiętam. Z Wisły. On wrócił do tego Sandhausen, czy coś w tym stylu. Także pograł kilka spotkań w Legii i wrócił. Upomnieli się o niego. Szczerze wam powiem, że lubiłem Koseckiego wtedy, kiedy był w największym gazie, jak nie wiem, to był sezon 12-13 czy 13-14. Chyba 12-13. Wtedy go lubiłem, ale później stał się taki cipowaty i przestałem go lubić.
i ten jego gol z Widzewem palce lizać. No ale w Legii to on nie miałby na pewno pierwszego składu, więc nie chciał pogodzić się z rolą zmiennika, więc poszedł na zachód. Tam też pewnie jakąś lepszą kasę dostanie. A że nie ma takich ambicji jak ojciec, to inna sprawa. I talentu. Tymczasem mamy jeszcze na zmianę jednego. Ale mam nadzieję, że to nic poważnego. Bo w środku pomocy mamy troszeczkę deficyt dobrych zawodników. Ja tam skautowałem innego jeszcze. Ale on nie jest dobry. To nie ten. Chyba już go nie ma. Nikogo dobrego nie ma na tym wolnym transferze. Zresztą skoro ich wywalili, ale zamieszanie. Skoro ich wywalili z klubów okręgówki, no to jaki oni mogą mieć poziom? Ja się z kolei martwię, jeżeli chodzi o Wisłę, bo tam są problemy z tym nowym właścicielem i teraz pojawiły się plotki, że Cupioł chce ponownie przejąć Wisłę, unieważniając umowę przejęcia jej przez tego Mereślińskiego. On zapowiedział jakieś tam 5 transferów, ale póki co nic się nie dzieje. Dostaliśmy informację o transferze jakichś tam 2 młodzików, ale chyba nie o to chodziło, jeżeli chodzi o wzmocnienie. Tam z Hutnika Kraków 2 tam, nie wiem, 18-latków sprowadzili. Ale jakiś tam tydzień temu się pojawiła informacja, że pojawi się 5 transferów takich, no, do pierwszego składu. No dokładnie. Przenieśli ją na jakąś nieokreśloną chyba datę, z tego co pamiętam. Tłumacząc się z jakichś tam, nie wiem, dziwnych spraw. Tymczasem tracimy jakiegoś gola. Totalnie. No. Nie wiem, no jak ten Beresiński przyszedł, to ja tam czytam forum kibiców Wisły, to mieliśmy tam mimo wszystko pozytywne nadzieje. No jak zaczęły wychodzić jakieś tam ponure sprawy, typu właśnie to, co napisałeś z tą maturą, czy tym, że coś tam z tym podatkiem nieodprowadzony, nie kojarzy już, o co dokładnie chodziło. No to nie jest poważne. Bo to nie są twoje prywatne sprawy, tylko jak przejmujesz taki klub jak Wisła, to również nie wiem, co mi się dzieje z tym nosem, przepraszam.
jak przejmujesz taki klub jak Wisła, to potem to rzutuje na również jego opinii. Później jak potencjalni sponsorzy chcą przyjść do takiego klubu, czytają, że tam jakieś są afery, to na pewno ich nie motywuje, żeby później negocjować z takim klubem, bo boją się, że wizerunek ich firmy później jakoś tam upadnie. No, dokładnie tak jak piszesz, tam coś w tym stylu było. Ja śledziłem to oczywiście, ale no. W każdym razie są to jakieś takie brudne, nieciekawe sprawy i nie chciałbym je wiązać razem z właścicielem klubu, któremu kibicuję. I chyba nikt by nie chciał. Tymczasem akcja SMS-u. Ale to chyba już będzie ostatni mecz, mimo że bardzo fajnie mi się z wami dyskutuje. To transmituję już od prawie 4 godzin, więc oczy mi już powoli się zamykają, a gardło powoli zasycha. Powoli się przyzwyczajam, jeżeli chodzi o takie... Uff, tutaj mieliśmy dużo szczęścia, jeżeli chodzi o takie dłuższe pogadanki, ale mimo wszystko 4 godziny to dla mnie już wystarczająca ilość czasu. Później jeszcze to chcę wrzucić na tubę. Także to będzie też obciążenie dla mojego komputera i internetu przede wszystkim. Także jeżeli ktoś się spóźnił na początek, to też zachęcam na obejrzenie retransmisji albo na Twitchu, albo na YouTubie. Tam można ewentualnie zostawić subskrypcję i tutaj followa. I być na bieżąco. Jeśli się oczywiście podobało, jeżeli nie, to możecie poszukać innego źródła rozrywki. Ja postaram się jak najlepiej spełnić swoją funkcję, rozwijać siebie i ulepszać to co możliwe, żeby ewentualnie w przyszłości oglądało się to przyjemniej. Sam zdaję sobie sprawę, że do ideału jeszcze dużo, ale potencjał na pewno jest. Piękny go z tabela, wrzutce, przytuły. Oglądałem zresztą swoje pierwsze próby, że tak powiem, na pewno jest lepiej. Z każdym kolejnym dniem będę starał się rozwijać w jak najlepszym kierunku, żeby oglądało się to z uśmiechem na ustach. Stosunkowo korzystny wynik. Już bałem się, że przegramy kolejny mecz. Czy kolejny? Ostatni chyba wygraliśmy. Tak, wygraliśmy 2-0. Także bałem się, że nastanie gorszy bilans, jeżeli chodzi o spotkania. No właśnie, nie chcę takich sztucznej atmosfery wprowadzać. Chciałbym mimo wszystko, żeby ten stream był mój, a nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Nie jestem jakimś kawalerzem, żeby zabawiać was jakoś jakimiś sztucznymi sucharami, czy pokazywać wam jakieś memy internetowe. Wolę tam pogadać o tym, co mnie interesuje faktycznie, pospekulować, tak jak dzisiaj to robiliśmy na temat najnowszego FM-a, pospierać się, spędzić miło czas. Dobra, to ja robię save'a. Też nie robiłem chyba żadnego. Nie robiłem.
Także ewentualnie nie stracilibyśmy zbyt dużo czasu. Ja przejdę do ekranu. Nie tego. Z moją ulubioną kaczuszką. Także żegnam się z wami. Jak wam się podobało, tak jak już wspominałem, możecie zostawić follow'a, subskrypcję na kanale Archiwum. Tam też możecie zobaczyć wcześniejsze strumienie. Zapraszam na kolejne. Jutro najprawdopodobniej pojawi się kolejny. Postaram się rozegrać te mecze sparingowe, bo mimo wszystko one nie obfitują wiele emocji, tak jak teraz widzieliście. Ja właściwie tylko wprowadzam tych zawodników z pierwszego składu. Robię zmianę w 60 minucie. Wprowadzam rezerwowych i symuluję dalej. Tak samo będzie się działo w kolejnych. No, także dogram sobie te ilość spotkań i zaczniemy już na poważnie ligę. Także cieszę się, że tylu was było do tej pory. Żegnam się i do zobaczenia kiedyś. Na razie.